Cześć, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Hearts of Iron 3. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, oblężenie Krymu i uderzenie na Homel. Tak więc myślę, że żeby oblężyć Krym wystarczy nam oczywiście flota. Ale o, zbombardowana widzę. Ale oprócz floty, no chyba nam nic więcej takiego tu nie trzeba, poza piechotą. Te wojska pancerne, które mam tutaj, z pewnością mi wystarczą. Tak więc wszystkie wojska pancerne, jakie mam tu, przyniosę sobie już na północ. I warszawianka leci w tle. Okej, zmotoryzowane też. No, 10 dywizji, trochę mało. Raz, dwa, trzy. I dalej do Dobrourny. Raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze raz. Tutaj też. Dwa. I tu. Cyk. No i jeszcze. Tu. Okej. Może jeszcze tutaj na front tą piechotę powysyłam. Widzę, że tutaj już czerwoni biegną na południe, żeby uratować. Zobaczcie, jak wygląda teraz front po stronie rosyjskiej. Po jednej dywizji na prowincję. My się jeszcze trochę z nimi pobawimy. Tak. Więc. Tutaj raz, tutaj dwa, tutaj trzy, tutaj cztery i te dywizje idą tu. Reszta do Odessy. Można jeszcze tu jedną. Tu mamy setki bomb. Tu mamy nasz wspaniały dywizjon transportowy. Więc przeniesiemy go może tu do Odessy. Okej, dywizjon transportowy już w Odessie. Teraz trzy dywizjony myśliwskie. Okej, to sobie złączymy. Nasza flota już płynie. Czas przyspieszyć czas. O, tu mam jeszcze jedną dywizję pancerną. Przyda się. Musimy jeszcze rozwalić ten sztab, co tu został. Okej. Przebadało nam się doktryna opóźnienia. To dobrze. Teraz przebadamy sobie może to, albo to. Schwerpunkt. Stąd już można też zabrać dywizje pancerne. Okej, wszystkie pancerne. Na północ. No, trochę tych tutaj dywizji daliśmy, więc myślę, że nawet na przybicie się na całym froncie nam wystarczy tego wojska. Na całej długości frontu. Okej, uderzamy. Oj. W złe miejsce dałem na moją flotę. Naszą flotę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery dywizje wystarczą. Inwazja na Ili coś tam. Już jesteśmy. Zdobywamy Kercz.
Poczekamy jeszcze aż tutaj się zjawi trochę sowieckich jednostek, bo no nie będziemy okrążać pustych tych. No wiecie. A te cztery dywizje się tutaj utrzymają spokojnie. No jak widzicie, już Rosjanie pędzą na dół, żeby nas tam zniszczyć. No, o to chodziło. O, nawet mołdawskie dywizje się tam zjawiają. Co dalej budujemy? Może zbudujemy sobie jeszcze... Od USA kupimy... ze dwa transportowe samoloty. O, ile tu wojska idzie. Jeszcze się okaże, że ten kocioł będzie lepszy od tego. Tu. I tu. A czy ta dywizja w ogóle graniczy z jakąś... Nie, nie graniczy. A, to można wysłać te jednostki tu. Okej, chyba można już rozpoczynać ofensywę na północy. Myślę, że coś takiego się powinno udać. Zobaczymy. Przekonamy się zaraz. Uderzenie na całej długości frontu. Rzadko coś takiego robię, ale... Okej, tutaj o. Dwie pójdą tu. Tutaj pójdzie jedna, dwie, druga, trzecia. Okej, włączamy pauzę. No, idzie. Da radę. Przebiliśmy się na całej długości frontu. Zobaczcie, jak pięknie. Piękny widok. Tu jeszcze się trochę na północ ruszymy. No, może niepotrzebnie tak zrobiłem. Stąd wezmę ze trzy dywizje. Ta jeszcze jedna pójdzie tu. Okej. Mścisław. I to coś. No i tak oto. W kilka dni. Zdobyliśmy upragnione cele. I Smoleńsk. No. Front przesunięty. Zaraz jeszcze przesuwamy bardziej na południe. Wow, ile tu jednostek. Patrzcie, jak się... O, jak się zbroją, kurczę. No, ciekawie, ciekawie. Ciekawa sytuacja się robi. Żeby nam tylko tych naszych czterech dywizji tutaj nie zniszczyli, ale nie sądzę. Jeden garnizon. I ci tutaj przez rzekę raczej nic nie zrobią. Przez rzekę, przez jakiś taki coś. Chyba nadszedł czas, by ruszyć się dalej. Czerwona Góra. No, idziemy naprzód. Nie ma czasu do stracenia. Piękna ofensywa. No, idzie świetnie, muszę przyznać. Jestem pod wrażeniem, nawet ja. Jak przez masło. Tylko współczuć Sowietom. Miała być czerwona Europa. Wyszła z tego czerwona Rosja, ale nie od komunizmu, a od krwi. No i teraz widzicie, dlaczego opłacało się zrobić te dwa wielkie kotły.
No efekt jest, no, wręcz wspaniały. O, już uciekają stąd Rusy. I dalej naprzód. No i kolejna ofensywa prawie skończona. No już na waszych oczach kończy się era Związku Sowieckiego. Tak upada gigant. Przyjrzyjcie się uważnie. Wół na glinianych nogach. Zobaczcie, tu w ogóle żadnego oporu nie ma praktycznie. No i gotowe. Już te kotły chyba będą bez sensu, bo tutaj nie ma już kogo okrążać. No ale cóż. Cóż, naprawdę ja jestem sam pod wrażeniem. No, na razie tego okrążenia tutaj nie będziemy robić. Jeszcze sobie chwilę poczekamy. Dobra, myślę, że chyba będziemy uderzać tu. Może jeszcze pobawimy się w coś takiego, zobaczcie. Inwazja na Jałtę. O, zaatakowali nas aż w trzech prowincjach. O, tutaj nieźle. No to my na ogień odpowiadamy ogniem. Okej, dobra. I teraz oczekuję jakiegoś ruszenia od czerwonych panów. No, pierwsza wygrana bitwa po tak długim czasie, brawo. Oczywiście wygrana bitwa Sowietów. Ale i tak im nic nie przyniosło, od razu się obroniliśmy. Odzyskaliśmy co nasze. Dobra, teraz pozamieniamy sobie te dywizje pancerne. Albo nie, nie pozamieniamy, po prostu wzmocnimy nasz front tymi dywizjami piechoty. No, cofamy się. Chcę, żeby jeszcze tutaj kilka dywizji na Krym ruszyło. Żeby, no, mieć co okrążać, no bo naprawdę mało tego wszystkiego tu. Która to godzina? O, niedługo będę musiał kończyć. Zobaczcie, dziury na froncie. Tutaj może mniejsze. Dobra, nie ma co. Przebijamy się. No, bo nam ucieknął. Doleci tam? Kurczę, nie doleci. Ale mogę zrobić coś takiego, zobaczcie. Chociaż jakbym zrobił tak. I rezerwa tu. Ciach. Okej. No chcę, kurczę, powstrzymać tych. Nie chcę, żeby uciekali. Tutaj damy. Zrobimy im inwazję powietrzną.
No i koniec Krymu. Wspaniały front, przyznacie mi rację. Już desperacko się próbują bronić. W ogóle jaki jest ich postęp kapitulacji? O, nawet połowa. No, połowa już jest, dopiero. O, jaki łatwo pokonaliśmy. Świetna zabawa, powiem wam. No i zamykamy kociołek. Ile to? Za 4 dywizje okrężyliśmy. Czyli z 5. To jest nic. Nie no, trochę więcej. No i już po okrążeniu. No. Teraz trzeba będzie uderzać. Tu. Jest nasz plan. Tak, uderzamy. O, nam się tu trochę pobadało. Już średnie czołgi mamy gotowe. Jeszcze to i jeszcze to sobie pobadamy do średnich czołgów. Tutaj raczej atak będzie musiał się odbyć też piechotą, bo tutaj mamy no trochę daleko od stolicy, a im dalej od stolicy, tym mniej zaopatrzenia. Okej, no to idziemy naprzód. Idziemy, przebijamy się, nie ma co. Zero problemów. Tylko zaraz nam tu pewnie zacznie brakować zaopatrzenia. No, ale zobaczymy. No i jak idzie ładnie. No. Mamy to. Kwietnia. Dobra, to już nam... Tego już nie musimy badać. Nie, ciężkich też nie będziemy badać czołgu. O, piechotę sobie przebadam. Piechota jest przestarzała. Idziemy naprzód. Cały czas idziemy naprzód. Piękny front. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. O! Chińczycy nas zaatakowali. O, kurde. No nie nas, ale... Amerykanów. O! No, jestem pod wrażeniem. To przez te PCR. Nie, dobra, nie atakujemy, bo
Zostawimy jedną dywizję tu i idziemy dalej. O, przegraliśmy bitwę. Wstyd, wstyd, wstyd. Taka porażka z takim przeciwnikiem. Kontratak. Piękny kontratak. Kurczę, Chińczycy coś się tutaj zjawili. O! Związek Sowiecki Tanutówę sobie zanektował. Czyli Tuwińską Republikę Ludową, jakby ktoś nie wiedział. Ona była gdzieś tu. Gdzieś tutaj. No szybko, szybko. Rozwalą nam tą brytyjską dywizję. O, mamy... Dopiero teraz mamy problemy na froncie. Powoli zbliżamy się do Stalingradu. Tam chyba zawitają tylko nasi spadochroniarze. Rozwalą nas? Nie ma co. Posiłki wysyłamy. No i trzeba będzie robić wielki kocioł. Kolejny wielki kocioł. Ile to już nagrywam? 22 minuty. Trzeba będzie kończyć odcinek. A właśnie, miałem wam przypomnieć o mojej stronie na Facebooku. Jeżeli nie zapomniałem o tym, to link do niej wyświetla się wam teraz na ekranie. Tak, to jest facebook.com/helium.pl. Tam wrzucam swoje gry, jak sobie gram. Ostatnio grałem Włochami. Powiem wam, no, ciekawa gra Włochami. To jest na modzie HPP. Historical Plausibility Mod. O, już nas znowu atakują. No i stanąłem po stronie Austrii. Nie pozwoliłem Niemcom na aneksję Austrii. Austria się też nie zgodziła i teraz mój front wygląda tak. O, tu jestem. O, w ten sposób wygląda mój front. Już chyba od 2 lat i nie mogę się w ogóle ruszyć, nie mogę się przełamać, bo Niemcy są po prostu zbyt silni. No. Kończymy z nimi. No, koniec. Dobra. W tym odcinku to będzie na koniec, będzie na tyle. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, w którym zdobywamy Kursk, Charków i może też Orzeł, ale na pewno też Briańsk. To będzie też ciekawe. Wielki, kolejny wielki kocioł w moim wykonaniu. Przeniosę sobie od razu kilka dywizji tutaj. No, już nie mogę się tego doczekać. To będzie ciekawe. No, tak więc oglądajcie następny odcinek. Więc do zobaczenia. Cześć.